kolejka obywateli Ukrainy, którzy przyszli po pomoc do punktu dobroczynnego w Bielsku-Białej. Mogą tu dostać niezbędne produkty jak odzież czy środki higieniczne, ale także żywność. Tej jednak zaczyna brakować i potrzebna jest pomoc mieszkańców. Największe zapotrzebowanie jest właśnie na suchą żywność, makarony, ryż, woda, mleko, tego typu rzeczy. Odzew mieszkańców jest duży. Niemal co chwilę przychodzą kolejne osoby, które przynoszą wypełnione darami reklamówki. Dużo pomagają. Przynoszą no wszystko, co jest potrzebne. Koce jakieś, poduszki, zabawki, ubrania, środki czystości. No wszystko, co potrzeba. Punkt dobroczynny działa przy ulicy Warszawskiej 180 i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 17, w soboty od 9 do 13. Uchodźcy mogą tu nie tylko zaopatrzyć się w niezbędne produkty, ale też uzyskać numer PESEL. Bardzo dziękuję za tą pomoc i za wszelakie dobro, jakie my im dajemy. Bardzo grzeczni są i bardzo się stosują do wszystkich zasad. No, tak więc nie ma tu, żeby było czegoś tam, jakieś nieporozumienie. Organizatorzy zbiórki apelują jednak, żeby na razie nie przynosić do punktu ubrań dla dorosłych. Tych jest pod dostatkiem. Natomiast ta odzież, w szczególności dla tych dzieci, małych dzieci, jeżeli jest w dobrym stanie, jest nowa, mówię tutaj dla dzieci do 3-4 lat, to oczywiście tą odzież to jak najbardziej chętnie przyjmiemy. Natomiast tą odzież tutaj dla osób, dla dzieci starszych, ale również i dla mężczyzn, kobiet, tej odzieży mamy tutaj pod dostatki i mamy sporo. Brakuje za to miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy na terenie Bielska-Białej. Stąd apel ze strony Ośrodka Integracji Obcokrajowców MyBB, aby mieszkańcy zgłaszali się z pomocą poprzez formularz na stronie pomagambielsko.pl. Głównie szukamy po domach, ponieważ miasto też już nie ma miejsc, hotele też nie mają miejsc. A jednak taki pokój w domu prywatnym, to bardzo dużo daje, bo można dowieźć materace, można dowieźć łóżka polowe, to wszystko się da zrobić, tylko ważne by było to miejsce. Do tej pory granice Polski z Ukrainą przekroczyło ponad 2 miliony uchodźców. Kolejne śląskie miasto próbuje poradzić sobie z dużym napływem uchodźców z Ukrainy. Według danych pozyskanych od operatorów telefonii komórkowych na dzień 16 marca Gliwice przyjęły ponad 3 tysiące Ukraińców. Urzędnicy działają w specjalnym zespole, który zajmuje się 9 różnymi aspektami pomocy. Do tego wszystkiego doszedł nam bardzo ważny obszar nadawania numerów PESEL. I to jest ta 10 dziedzina, dzisiaj najważniejsza, bo PESEL jest działaniem oczywiście pewnym formalnym, obowiązkowym dla naszych gości z Ukrainy, ale on, można obrazowo powiedzieć, otwiera drzwi do wszelkich innych świadczeń. Jak chociażby, co dla obywateli Ukrainy jest obecnie ważną kwestią, daje możliwość rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do dziś w Gliwicach nadano ponad 1000 numerów PESEL, a w Urzędzie Pracy zarejestrowało się ponad 40 osób. Powiatowy Urząd Pracy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli Ukrainy, organizuje również szkolenia z zakresu języka polskiego. W tej chwili 20 obywateli Ukrainy już zgłosiło zainteresowanie takim udziałem w szkoleniu języka polskiego i będziemy te osoby sukcesywnie kierowali na taki język. Władze Gliwic organizują też dodatkowe miejsca w szkołach, a zapotrzebowanie jest duże, bo na dziś to już ponad 600 dzieci. Ale to nieograniczona liczba miejsc jest problemem. Największą barierą w edukacji jest nieznajomość języka polskiego. System ukraiński jest troszeczkę różny od polskiego, mimo że zbieżny, i faktycznie obserwujemy sytuację, że w niektórych przedmiotach dzieci ukraińskie wyprzedzają pod względem wiedzy i merytoryki nasze dzieci, ale w niektórych wykazują niedobory dydaktyczne. Oczywiście barierą jest język. Bardzo z utęsknieniem czekamy na decyzje ministerialne, aby nostryfikować dyplomy nauczycieli ukraińskich. Ich do Gliwic również przybywa. Na chwilę obecną zatrudniani są ci nauczyciele jako asystenci nauczycielscy, w gruncie rzeczy bardziej jako tłumacze. Bo choć wielu Ukraińców deklaruje, że po zakończeniu wojny będą chcieli jak najszybciej wrócić do siebie, to po pierwsze nie wiadomo, kiedy ta wojna się skończy, a po drugie nie wiadomo, czy będzie do czego wracać. Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny rozpoczął się sezon rowerowy. Branża rowerowa od 2 lat przeżywa prawdziwy boom, a rosnące wciąż zainteresowanie rowerami sprawia, że na wybrany model trzeba czekać przynajmniej kilka tygodni. Zainteresowanie rowerami rośnie. Podaż niestety nie jest w stanie tutaj w obecnym momencie zaspokoić zapotrzebowania rynku, jakie mamy. No i ceny, o których Pani wspomniała, wzrosły na przestrzeni ostatnich 2 lat o około 30% względem tych takich pierwotnych.
Więc no, mamy sygnały z rynku, że niestety, ale może się ta sytuacja dalej utrzymywać na podobnym poziomie, czyli zainteresowanie będzie duże, sprzętu będzie za mało, no i dzięki temu ceny niestety pójdą do góry. Ceny idą też w górę na stacjach benzynowych. I jaki to ma związek z jazdą na rowerze? Ci, którzy mogą, przesiadają się z samochodu na rower i oszczędzają. Jeżdżę do pracy na rowerze, z pracy i jeżdżę po prostu, że tak wszędzie. Przemieszczam się rowerowo. W sezonie wczesnowiosennym do późnej jesieni rower jest, że tak powiem, moim środkiem transportu. W najbliższych tygodniach na ulicach rowerów może być jeszcze więcej. Nie tylko ze względu na słoneczną pogodę. Według zapowiedzi analityków ceny paliw, jeśli zostaną obniżone, to nieznacznie. Myślę, że te ceny benzyny z przedziału 6,50, 6,60 jak najbardziej realne. Diesel też w przedziałach 7, nie wiem, 40-50, gdzieś tak bym to widział chyba, ale to jest takie bardzo ogólne i bardzo, bardzo płynne niestety na dzień. Jednak nie tylko wysokie ceny paliw i sprzyjająca aura przemawiają za tym, żeby wybrać rower. W dużych miastach samochodów jest coraz więcej, a co za tym idzie, brakuje miejsc parkingowych. Rower można zostawić właściwie wszędzie. Kiedy posiadałem auto, to naprawdę był problem znaleźć takie wolne miejsce. A jedzie pan na rowerze tylko wiosną, czy cały rok? Przez cały rok jeżdżę. Gliwice są akurat takim miejscem, w którym łatwo się poruszać rowerem. Właściwie w 15 minut można się dostać wszędzie rowerem, więc to jest dobra opcja, żeby się poruszać po mieście. Dlatego wybieram rower. Przede wszystkim nie ma gdzie parkować, a rowerem nie mam problemu z parkowaniem. I wszędzie pan dojeżdża rowerem? No oczywiście, po Gliwicach wszędzie. Żeby móc jeździć wszędzie, dobrze jest odpowiednio wcześnie przygotować rower do bezpiecznej jazdy. Sklepy i serwisy rowerowe odczuwają już początek sezonu. Zdarza się, że na części też trzeba poczekać. Serwis podstawowy to jest czyszczenie, smarowanie, regulacja, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych. Fajnie, żeby koła w rowerze jednak były stabilne, a nie nagle odpadły podczas pierwszego wypadu jakiegoś, powiedzmy, weekendowego. Na pewno podstawowym też rzeczami to jest sprawdzenie rozciągnięcia napędu, zużycie napędu. Takie rzeczy też możemy dokonać na etapie, tak jak tutaj można było widzieć wcześniej, przyjęcia samego roweru. Oględziny u nas trwają około 5 minut. Lada moment, bo z początkiem kwietnia w wielu miastach ruszy też rower miejski. Ważne, żeby za wzrostem zainteresowaniem jazdą na rowerze szedł rozwój infrastruktury. A z tym w naszych miastach wciąż jeszcze jest nie najlepiej. Powoli kończy się sezon narciarski w Beskidach. Dziś w Szczyrku jeszcze działają niektóre wyciągi i stoki, a chętnych nie brakuje, choć na pewno turystów jest mniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Lokalni przedsiębiorcy szacują, że koniec sezonu nastąpi za około 2 tygodnie. Oczywiście będę żałował, ponieważ bardzo lubię. To jednak kondycję poprawia i samopoczucie przede wszystkim. Teraz te warunki są jeszcze przyzwoite? Ja dopiero dzisiaj zaczynam. W piątek byłem, to były przyzwoite. Przyjemne, mokro, ale dobrze. Żałuje pan, że sezon dobiega końca? Nie, bo to tak długo trwa, także już jest fajnie. My z tatą się cieszymy, że w ogóle mogliśmy przyjechać, bo jesteśmy drugi dzień i że w ogóle jest śnieg i że da się jeździć. Na mijający sezon narciarski nie narzekają miejscowi przedsiębiorcy. Ich zdaniem był udany. Mimo, że to jego końcówka, to w sklepach i wypożyczalniach narciarskich jeszcze pojawiają się klienci. Sezon był bardzo dobry. Było fajnie, duży opad śniegu, dużo naśnieżania sztucznego. Także no, mimo, że jest marzec, teraz też jest jeszcze świetnie. Generalnie w Szczyrku najlepiej przyjeżdżać w marcu, ponieważ już nie ma ludzi. W nocy są przymrozki, za dnia jest cieplutko, fajne słoneczko, u góry wszystko działa, także sezon generalnie był bardzo dobry, był długi, bo się zaczął od grudnia, połowy i generalnie cały czas trwał, mimo że czasem pogoda by nie dopisywała, bo był deszcz, ale warunki na stoku były bardzo dobre. Jeśli komuś narty już się znudziły, to na zakończenie sezonu będzie mógł zjechać z jednego ze stoków rowerem. Impreza Szczyrk Avalanche 2022 odbędzie się 2 kwietnia. Reprezentacja Polski przygotowuje się w Chorzowie do meczu towarzyskiego ze Szkocją. W środę Polacy wylecą do Glasgow. Będzie to debiut trenera Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji. Piłkarze uczą się teraz nowej taktyki. Jeśli chodzi o taktykę, no, najważniejsze, żebyśmy mieli taką skuteczną. I czy dla mnie granie z jednym, z dwoma napastnikami, naprawdę już wielokrotnie mówiłem, dla mnie nie ma większego znaczenia, na tym, jeśli grasz na tym najwyższym poziomie, to czy grasz w ustawieniu czwórką z tyłu, czy piątką, czy trójką, to jakby to jest standard często zmieniany w trakcie meczu, więc jakby nie ma to większego znaczenia, nie powiem osobiście, jakby taktyka dla mnie nie jest problemem, akurat jestem na tyle piłkarzem, który potrafi się dostosować do taktyki.
We wtorek odbył się pierwszy trening kadry na Stadionie Śląskim. Zarówno piłkarze, jak i Polski Związek Piłki Nożnej chwalą stan murawy. Dziękujemy za tę możliwość, bo warunki mamy naprawdę doskonałe i sam kapitan wie najlepiej, tak, jak się po takiej murawie biega. No, wygląda na bardzo dobrą, przygotowaną murawę. Myślę, że tutaj chyba na stan murawy nie będziemy narzekać i nie mamy zamiaru. Więc jeśli chodzi o murawę, to tutaj jak najbardziej na bardzo europejskim poziomie. Po meczu ze Szkocją reprezentacja wróci do kraju w piątek, by przez weekend odbyć kolejne treningi w Chorzowie. Z kim zagrają na Stadionie Śląskim 29 marca w finale baraży do Mistrzostw Świata w Katarze, okaże się po meczu Szwecja-Czechy.